Czy chcecie wiedzieć, jak dociera do nas z kosmosu ciepło Słońca? Gdyby nie Słońce, na naszej planecie panowałaby temperatura minus 273 stopni Celsjusza. Ale na szczęście Słońce ogrzewa naszą planetę. Ciepło Słońca dociera do nas w postaci promieniowania, czyli fal energii słonecznej. Im bliżej jest Słońce, tym temperatura jest cieplejsza, im dalej, tym jest chłodniejsza. Do tego doświadczenia wykorzystałyśmy lampy, które imitują Słońce. Co mogą imitować kartoniki białe i czarne? Białe kartoniki będą imitowały śnieg, natomiast czarne kartoniki zastąpią nam glebę. Czy kolor kartoników wpływa na temperaturę? Domyślacie się, z czym wiąże się odległość kartoników od lampki? Kartoniki musimy ustawić w taki sposób, żeby jeden był bliżej, a drugi dalej od lampy. Następnym krokiem będzie zmierzenie temperatury powierzchni jasnej i ciemnej po włączeniu lampek. Zastanawiacie się, jaki będzie efekt doświadczenia? My również. Do tego doświadczenia przyda nam się stoper, ponieważ po upływie 10 minut ponownie sprawdzamy temperaturę kartek. Jesteście ciekawi, czy i jak zmienia się temperatura? Sprawdźmy. Jak widać, powierzchnia ciemna ma wyższą temperaturę, ponieważ wchłonęła światło, bardziej niż powierzchnia biała, która światło odbija. Stąd różnica temperatur.